Siemaneczko, siemaneczko wszystkim, z tej strony Sniki, witam cię bardzo, bardzo i to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, Tier List. Fajnie, że jesteście, dzisiaj zaczniemy bohaterowie przystani, Heroes 5, Arena. Omówimy i wybierzemy najlepszych bohaterów według mnie, co nie będzie proste jak zwykle, ale mi się wydaje, że znajdziemy co nieco. Więc przejdźmy po kolei do, jakby to powiedzieć, do rozłożenia, do tego jak ja to widzę, nie? Mam tutaj ściągę po prawo, mogę sobie patrzeć, poczytać, przedstawić wam wszystko i będzie bardzo spoko, więc zaczynamy. Widzę pierwszy, co jest Laszlo. Wszyscy krzyżowcy, fanatycy w armii bohatera otrzymują jeden do ataku i obrony za każde dwa poziomy, zaczynając od pierwszego. Czyli nawet na 18 poziomie, 17 możecie mieć 9 ataku i 8 obrony więcej. Laszlo, fanatyk przeszkolony. Może naprawdę robić robotę, więc szczerze powiedziawszy, według mnie to jest do A nawet pójdzie, bo Laszlo to jest Laszlo, to jest bóg tej gry, po prostu. I jakby uważam mimo wszystko, że te, jakby ogólnie bohaterowie, którzy mają boosty do jednostek, w zależności od tego jak te jednostki są silne, no, znaczy... Ja po prostu zbustowany Laszlo, fanatycy, którzy potrafią zbić, są naprawdę przepotężni, na pewno jest mocny herek. Gdzie trafi? No ja osobiście lubię grać w przystani, więc jako tako to tierlista może być taka nie do końca idealna, ale to jest moje zdanie, moja opinia w tym momencie, w którym jestem, tym, którym tu siedzę, którym nie widzicie we wszystkich świętych, ale wyglądacie to w niedzielę, w sobotę. Elaina. Wszyscy chłopi, czyli tak samo bohater od jednostki, czyli do chłopów, dużo tu jest takich. Uważam, że bardzo silny bohater, ponieważ Elaina potrafi, no też fajnie robić. Chłopi, których można jest dużo. Z werbunku można mieć ich jeszcze więcej, to uwierzcie, jak wam przypierdzieli, to się zwiniecie w cztery dupy, serio. Jak osiłek wam przypierdoszy czy coś, jakby podwójny cios, o ile dobrze mówię, że to osiłek jest, to naprawdę możecie się naprawdę dużo, no siłę, bo szeregowy to jest ten drugi zmieniony, to możecie naprawdę się posrać i takie mam zanieczkę, nie wiem czy ich po prostu nie dam na razie gdzieś tu, do środka, stawki. Kolejnym hirkiem jest Gabriela. Wrog jednostki ma ujemne modyfikatory do inicjatywy, zmniejsza, czyli ogólnie na 16 poziomie to jest 5%. I zaczyna, jakby trzeba patrzeć też na umiejętności, którym zaczynają, ale Elaina zaczyna z dowodzeniem plus werbunkiem, a Laszlo zaczynał z obroną witalnością, więc w sumie takie podstawowe rzeczy, więc to jest jakoś moje istotne, bo to przystań na pewno dostanie, więc jakby to nie zmienia tutaj obrazu gry, że wy dostaniecie na przykład kulę ognia na starcie, nie? Nie wiem, czy taki hirek w ogóle jest, ale dla przykładu po prostu w taki sposób, by coś miał, no to jest spoko, nie? Ale no, powiedzmy sobie szczerze, ta Gabriel zmniejsza inicjatywę u przeciwnika. Bardzo dobrze działa, według mnie to jest bardzo dobry herek. Grając przystanią, chcecie się zazwyczaj bić, więc zmniejszenie inicjatyw dla przeciwnika jest super, a sobie zwiększacie. Więc to bardzo fajnie działa, bo przystań jest wojowniczą frakcją, przystań jest taką ambitną frakcją, więc jakby to powiedzieć, dobrze działa i według mnie bardzo fajnie się spisuje. Kiedyś Gabriela na arenie miała fajniejszą rzecz, ale jej to zabrali. Wrażka, że zakłada jakby obrażenia, chyba ona to miała, o ile dobrze pamiętam, jest to było dużo, dużo ciekawsze, ale no tak zostało zmienione i tak zostało, ostatecznie się stało. Kolejny herek to jest Alaryk, który jest od strzelaków i zaczyna z atak i ucznictwo, no czyli też oddaje 8 ataku, 8 obrony na 16 poziomie. Takim standardowym więcej, więc no cóż wam mówię, no on idzie do tej grupy tutaj, no to jakoś te hirki, czym nie są wybitni, to są po prostu bardzo fajni herkowie, no oni są po prostu uniwersalni, bo też chce się w sumie bić, nie? Więc też chce się bić, więc w pewien sposób to jest spoko, ale czasem nie spoko, więc różne bywa, różnie jest. Duncan. Umiejętności startuje z zaawansowanych kontratek, mało istotne, bo to można bez problemu zrobić, ale daje premię do szarży o 5% za jedno pole, czyli dodatkowo daje powiem 5%. I Duncanek potrafi robić rozpierdzie kawalerzystami, naprawdę, jeżeli ktoś ich nie zostawi i tak dalej, da im bzykać po planszy, po polu bitwy, to naprawdę jest bardzo, bardzo fajny i bardzo, bardzo silny.
też boostuje jednostki. Ta frakcja jest po prostu nudna w tych bohaterach. Powiem wam szczerze, osobiście, bardzo nudna, nie? Ale przejdźmy dalej, nie będziemy się tutaj głowić nad tym. Zaraz jeszcze poukładam, bo tak mniej więcej już widzę, jak to mi się nie do końca zgadza. Vittorio, specjalista od balisty. To jest taki herek, którego jak nie skontrujecie, to wam zrobi z dupy garaż. Czyli jeżeli macie podstawowe machiny balisty na starcie, do tego macie balistę, do tego łucznictwo strzelaków, dajecie się z tyłu i tak dalej. Jeżeli kto wam nie zrobi zimnej śmierci, nie wystrzela tej balisty, no to ta balista cię porobi, więc to jest na pewno wysoki herek. Nie wiem, czy w ogóle tutaj jakikolwiek herek trafi do S tieru, bo ja tego po prostu tutaj, szczerze powiedziawszy, no nie widzę. No nie widzę takiego wybitnego, wypotnego herka, który mógłby się aż tak bardzo wyróżnić. Vittorio jest potężny, ale łatwo go skontrolować zimną śmiercią, chyba że to nie jest możliwe, no to wtedy byłby w tierze S. Takie moje zdanie, po prostu taka potężna balista robi robotę. Ale zimną śmiercią kontrujecie z dwoma strzelakami, jakimiś magiami i tak dalej, więc no jest ta kontra, ale i tak jest dość wyżej, dość pod S-ką nawet już. Może nawet S-ka, bo to jednak jest chyba jeden z tych silniejszych bohaterów, tak patrząc dalej. No co, tu mamy Freydę, która zwiększa czar przyspieszenie o 10%, jest po prostu więcej dodaje jakby, nie? Jest wzmocniony o kolejne procenty, czyli jest efekt czaru jest różnie zwiększony dla jednostek, dobra, nieważne, ale wzmocnienie przyspieszenia na poziomie 16 to jest 10%, no. No to tak jak ta Gabriela, no ale no można to kontrolować, ale no to spoko, nie? No w ogóle dla mnie tier lista tych... Ci bohaterowie, kurwa, przystani są tak niesamowicie nudni, że to się po prostu w głowie nie mieści. No dlatego nimi nie lubię po prostu grać. Przecież to jest nuda, po prostu nuda, sama nuda w sobie, nie? Rozumiecie, o co mi chodzi? Oni są po prostu wszyscy przeciętni, no taka jest, kurwa, rzeczywistość. Nie będę was oszukiwał, no co my tutaj mamy? Godryk, no Godryk... zmniejsza czary światła, ulepsza łaskę. No to super, lecisz do S. Bo polegamy na tej łasce, więc lecisz do góry. Polegamy po prostu na tym. Jakby, no po prostu polegamy na tym, ale no to jest silny, no bo łaska jest mocniejsza, czary światła są tańsze i zaczyna z magią światła i z łaską. No jest to dobry wojownik, jest, boostuje naprawdę fajnie. Fajnie naszą frakcję, w szczególności, że my to światło lubimy, a many jest też na przystani niedużo, więc to on do S-ki pójdzie. Takie moje zdanie jest oczywiście tutaj. Pewnie złe, nie czuję dobrze przystani, ale dawajcie, hejtujcie w komentarzach, dyskutujcie, z miłą chęcią z wami podyskutuję. Ale tak jest many, że Godryk jest chyba tutaj po prostu najlepszy z tego zestawienia. Kolejną rzeczą jest Ornella. Klątwa osobowości dodatkowo jednorazowo redukuje obronę przeciwnika 1 za każde 3 poziomy bohatera. Na poziomie 16 6 obrony mniej, do tego podstawową magia mroku i mistrzem klątw zaczyna. Według mnie ona też idzie do S-ki, bo jest unikatowa, ona coś robi. Zmniejszenie raz obrony o 3 i zrzucenie cierpienia i tak dalej, jakieś potem macie jakiś wampiry czy coś z mroku, fajnie to działa na przystani, fajnie się kumuluje. Zmniejszenie o 6 obrony to jest bardzo, bardzo dużo dla wszystkich jednostek przeciwnika, gdzie przystań też się chce przecież bić, nie czarować. Więc ona idzie do S-ki, po prostu ona idzie do S-ki, bo ona jest po prostu jakaś wyjątkowa, nie? Jakoś po prostu bardziej, bardziej wyjątkowa. I cokolwiek tutaj jest w stanie zrobić, Irina... Czekajcie, przesunęło mi się, dobra, już wróciło. Irina daje do gryfów. Gryfy są silne. Te gryfy są bardzo silne, więc gryfy nawet pójdą tutaj do A. Gryfy bardzo pójdą do A, ulepszenie gryfów i zaczyna z dowodzeniem werbunki, a nie, ze szczęściem i odpornością maga. Więc bardzo fajne, ma też umiejętności startowe, grając przystanią, polecam, szczęście i odporność na magię. Można potem co dorobić, jeżeli to szczęście się nie wzrośnie. Super sprawa, boostuje też gryfa, który jest naprawdę z wampiryzmem czyszczym, naprawdę potężną jednostką tutaj. I chyba najlepiej z tych wszystkich boostujących jednostki rzeczy bohaterów jest. Izabela ma zniżkę szkolenia jednostek w zamku. W ogóle ja to wszystko przestawię trochę. Muszę to trochę porozdzielać. Freyda po prostu zostanie. Freyda tak zostanie, nie, Gabriela zostanie, a Freyda trafi tutaj. Coś takiego. Zmienimy to, bo ja to czuję, że to, tak jest po prostu już lepiej. Tak to widzę. Izabela ma zniżkę szkolenia. A tylko otrzymuje 250 sztuk złota i pozwala na wyszkolenie 21 kawalerzystów. No S. Tier S. No trzeba to powiedzieć szczerze, tier S.
I naprawdę robi robotę. Alaryk leci tutaj. Wiecie czemu Alaryk leci do D? Zaraz wam powiem. Ale naprawdę to tak wygląda. No ona jest po prostu silna, po prostu jej zdolność, czyli jakby to powiedzieć, to skracam czasami, daje zniżkę na szkolenie o 1%, czyli za poziom, czyli na 17% na 17 poziomie, nie? To jest po prostu super sprawa, możecie sobie fajnie poprzeszkalać te jednostki i fajnie zrobić fajną armię. Podbicie się. O Boże, zdrowie kochany, moi drodzy, wszystkim zdrowia życzę. Bo to najważniejsze. No i tak mniej więcej to wszystko widnieje. I tak to widzę. Wiecie czemu Alaryka dałem na sam dół? Bo ten kusznik jest po prostu, no, silny. Znaczy silny, no nie może być na sam dół, wszyscy tu idą, nie ma tutaj takiego D kibla, no nie, tutaj. Czyli co jedna z tych jednostek tutaj, Vitoro leci z Gabrielą do góry, bo naprawdę robią robotę. Ci są naprawdę silni. Duncan też jest silniejszy od Gryfa. Freyda po prostu ulepsza ten czar, no też super. Przyspieszenie, więc fajnie to zadziała. Ale szczerze reasumując, wszystkich bohaterów w przystani, jakby tak frakcyjnie patrząc, to uważam, że oni są naprawdę przeciętni. Patrzcie, macie Duncana, macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć bohaterów od pięciu, po jednej jednostce boostujących. Macie Freydę, która daje to wzmocnienie przyspieszenia, super sprawa, daje wam tempo, bardzo fajnie. No Gabriel też zmniejszy inicjatywę przeciwnika na stałe, więc to jest bardziej stabilne, bo nie musicie mieć światła, więc super. Vitoro, który bije potężne obrażenia i pod balistę często fajnie grać przystanią, no to jest jednak silniejsze. Ornella, która dzięki tej klątwie słabości to zmniejszy obronę gdzieś około 6 i z mrokiem zaczyna, fajnie, można coś podziałać, zmniejszyć to po prostu tą obronę przeciwnika, to dużo, dużo, dużo daje. Godryk, który daje tą łaskę i światło, czyli boostuje najważniejsze dwie rzeczy, podbicie się, łaskę i światło, oraz po prostu Izabela, która po prostu przeszkala, czyli Izabelą można naprawdę przeszkolić bardzo fajnie jednostki. 21 kawalerzystów możecie mieć, możecie sobie dorobić kapłanów bardzo dużo i strzelać. Niby to z nimi 20 maksymalnie rzeczy, które można przeszkolić na arenie, to ale macie na to 21 koni. I to tanio koni, plus wszystko ulepszone, bo to jest tanie. No ciężko ulepszyć nawet 20 koni zwykłym buildem, bez Izabeli. Więc to jest naprawdę fajny, fajny boost. I tak bym to tutaj zostawił. Dawajcie znać w komentarzach, jak to widzicie. Jakim waszym zdaniem to mniej więcej wygląda. I tak dalej. No kurczę, mnie to trochę boli ci bohaterowie od tutaj, od jednostek. Bo oni są silni. Ja ich naprawdę lubię, ale oni są po prostu tacy, jakby to mówiąc, nie dają całości, nie? Ale jak sobie to ulepszycie przecież i tak dalej. Od tego jednego stacka można go jakoś wyłączyć, nie? Jakby nie lubię dawać wysoko, mimo że są silni i nimi się fajnie boostuje. To ja bym powiedzieć, dla mnie, jeśli chodzi o bohater, to ma dawać całości coś. Tworzyć, że ta frakcja w całości się uzupełnia. Możecie sobie zrobić dużo chłopów, możecie mieć w Laszlo dużo fanatyków i to jest przepotężne. No jak fanatyk taki dopadnie, to wam robi z dupy garaż, więc nawet może być w S. Naprawdę, to jest czasem w niektórych momentach tak. I to jest taki problem, gdzie umieścić takich bohaterów, bo oni na C, to się według mnie nie nadają. Ale musiałem to jakoś rozrzucić. Patrząc na to, że Vitoro daje tą balistę, patrząc na to, że Gabriel coś tam działa dla wszystkich przeciwników o 5%, to jest dużo, wbrew pozorom, jak chcecie się bić, naprawdę dużo, chyba że przeciwnik jest po prostu magiem, no to trudno. Ale ten jest najsilniejszy chyba z tych wszystkich, Laszlo dam tutaj, mimo wszystko Laszlo pójdzie wyżej, to zdecydowałem, bo jednak fanatyk przeszkolony, z dowodzeniem, z dużą ilością, to... Nie no, to jest potężny. Jeszcze z łaską, z blesem, z błogosławieństwem czy z prawomocą, to nie. No to Laszlo jest jednak silny. Według mnie Laszlo to jest właśnie tutaj na B, na takim poziomie silniejszym, a ci dwójkę, no... Robiłem te chłopy, ale chłopy łatwo zabić. No kusza łatwo skontrować, więc Laszlo tam nie pasował. Teraz jest zgadza. Teraz ten tier lista jest tak, jakbym ją widział, taką jaką czuję. No i cóż, jeżeli wy się z tym nie zgadzacie, piszcie w komentarzach i dawajcie waszą tier listę. Jakby powiedzieć, osoby, które nie wiedzą, jacy są jacy umiejętności były, to ja starałem się to w miarę powiedzieć.
I na razie w Excelu changelogowym, bo w manualu też mam rozpisane, dlatego właśnie zacząłem tier listę. Nie wiem, czy wam ten manual po prostu do tego momentu, gdzie mam bohaterów, jakby powiedzieć, rozpisanych, nie udostępnię. Więc jeżeli udostępnię, no to będziecie mieli w komentarzu wersję do bohaterów, tylko i wyłącznie samych bohaterów, jeśli chodzi o manual, wrzucony, więc może tak po prostu zrobię. O, to będzie dobry pomysł, że czasem będę robił kolejny rozdział, to wam będę po prostu dorzucał i będziecie mogli dzięki temu lepiej sobie tą tier listę mniej więcej zdecydować, jak ją ułożyć, sobie sprawdzić to. To jest dobry pomysł, więc wrzucę wam trzeci rozdział, który mam zrobiony. Mam jeszcze dwa inne zrobione, ale to co zostawię, to będzie na jedną okazję, to bardziej do poradników, więc tutaj do tier listy wam zostawię bohaterów, przystanie wam tylko, wrzucę taki spoiler ich odnośnie z manuala, żebyście sobie mogli zobaczyć. No i cóż, trzymajcie się ciepło, na OneDrive wam udostępnię w opisie. Trzymajcie się ciepło, bawcie się dobrze i do zobaczenia w kolejnym odcinku tier listy i dyskutujcie między sobą także. Trzymajcie się ciepło, bye bye!